mój pierwszy film na temat rytuału self-care, otwierający cykliczną serię, którą tu zobaczycie. Cykliczną, bo swoje własne, o siebie dbanie, tak się o tym mówi podobno w internecie. Modyfikuję aktywnie i zmieniam i teraz pytanie nasuwa się takie, dlaczego mielibyście to oglądać? Zaraz udzielę odpowiedzi. Stay tuned! Można by powiedzieć, że self-care to prywatne przedsięwzięcie i coś, co robi się po cichu, samemu, nie mówiąc nikomu. I ja poniekąd się z tym zgadzam, bo do tej pory właśnie tak robiłam. Jednak za moim impulsem do tworzenia takiego filmu i wszystkich kolejnych, które nastąpią potem, nie stoi chęć poprawienia swojej i tak już bardzo kruchej reputacji w internecie, ani też dodawania ozdób do mojego imienia. Impuls jest bardzo prosty. Tworząc taki materiał, mam nadzieję, że będzie mieć efekt inspirujący. Inspirujący do tego, żebyście aktywnie, we własny sposób przemyśleli swoją relację z czasem, z swoją uważnością i ze sobą. Po samej sobie widzę, że oglądanie takich materiałów od o wiele bardziej publicznych osób ode mnie ma efekt taki, że zaowocowało to we mnie chęcią aktywnej zmiany czegoś na lepsze. I tak, to nie są receptury, dokładne przepisy i instrukcje do tego, co powinni ludzie robić. Nie, nie, nie. Raczej warto pomyśleć o tym jak o bardzo spoko stylizacji, którą gdzieś tam się zobaczyło w internecie, którą chce się trochę odtworzyć z rzeczy, które się ma lub w ogóle zrobić swoją stylizację, inspirując się tylko faktem tego, że zobaczyło się stylizację kogoś innego. Chyba to miało sens. I teraz trigger warning dla tych, którzy potrzebują trigger warning, ale ten trigger warning już sam powinien w sobie mieć trigger warning, bo będę używać terminów z języka angielskiego z tego względu, że intuicyjnie oddają, lepiej oddają to, co chcę powiedzieć, a moje marne próby tłumaczenia są po prostu marne. Ale tak, self-care to dla mnie okazja do codziennego self-connect, czyli do tego, żeby znaleźć czas dla siebie i połączyć się ze samym sobą. I wiadomo, dla różnych osób może to oznaczać różne czynności, można to osiągnąć przez przeróżne narzędzia, czy jest to yoga, czy jest to medytacja, czy jest to ruch, czy jest to sport, czy jest to czytanie, czy journaling. To nie ma znaczenia. Ważne, żeby odnaleźć to, co służy właśnie nam. I teraz tak. Ja znam swoje naturalne tendencje, które kiedyś nie stanowiły żadnego problemu, bo przecież ich nawet nie widziałam, że one są. Naturalne tendencje do tego, żeby myśleć negatywnie, do lenistwa, do tego, żeby się zniechęcać. Jestem mistrzem w zniechęcaniu się, bo praktykowałam to tak długo, jestem w tym naprawdę dobra, więc żeby to wszystko odwrócić i żeby mieć szansę na to, żeby w ogóle polubić siebie albo polubić każdy dzień lub wstaw jakikolwiek powód, który jest dla Ciebie motywujący, to wymaga to bardzo dużej pracy, bardzo dużej koncentracji i na pewno wymaga to codziennego zobowiązania. Stworzenie takiej rutyny i poleganie na niej minimalizuje we mnie te tendencje i nawet jeśli mi się nie chce, to wykonanie którejś z tych czynności sprawia, że zawsze czuję się lepiej. Nigdy nie żałuję tego, że coś spróbowałam aktywnie dla siebie zrobić. I teraz tak, to po raz drugi mówię, albo trzeci. Elastyczność jest super ważna. To, co teraz Wam pokażę, to jest wersja idealna. I to nie jest tak, że codziennie moje życie tak wygląda. Absolutnie nie. To jest internet. Musimy o tym pamiętać, że to są po prostu piękniej opowiedziane historie niż to, co się dzieje tak naprawdę. Jednak gdy jedno lub dwa popołudnia lub dwa wieczory wyglądają w ten sposób, to jest już dla mnie sukces. Więc pozostawiam piękny, duży, soczysty margines na ruchomość tej rutyny, bo każdy dzień jest inny, nie zawsze jestem w domu, jednak zawsze się staram aktywnie zrobić z tej listy tyle, ile mogę. Wszystko, co tu zobaczycie, to efekt organicznego procesu, który modyfikuję i teraz zmieniłam swoją rutynę z letniej na jesienną. I co sezon mniej więcej dodaję nowe rzeczy, zmieniam nowe rzeczy, próbuję nowych rzeczy, zostawiam te, które mi służą, wyrzucam te, które mi są niepotrzebne i hopla.
i do większości z tych rzeczy nie potrzebuję niczego kupować. Było to dla mnie bardzo ważne, żeby stworzyć taką rutynę, którą mogę zabrać ze sobą bez względu na to, co ze sobą mam i bez względu na to, gdzie jestem, mogę wszystko to zrobić. Chyba prawie wszystko mogę to zrobić, tak? Albo niektóre z tych rzeczy naprawdę kosztują grosze, czyli na przykład długopis, notatnik, zioła kosztują grosze, tak. I niektóre z tych rzeczy kupuję regularnie, dlatego je po prostu już mam. Wspominam o tym, bo kiedyś self-care dla mnie oznaczał to, że mam sobie kupić maseczkę, pizzę, chrupki, wejść do wanny, pogonać jakiś sobie serial bezmyślnie i nadal te rzeczy są mega przyjemne i czasami potrzebne. Ale teraz to po prostu przystępne, dostępne dla wszystkich. I przemyślane czynności, nie skoncentrowane tylko i wyłącznie na powierzchownych przyjemnościach. Zazwyczaj pracuję przed różnymi ekranami i zazwyczaj nie mogę się doczekać, aż przestanę w nie patrzeć i odstawiam telefon. Potem śmigam od razu na długi spacer z psem i po powrocie zazwyczaj po prostu się bawimy z tym shibę. I po zamknięciu dnia mam energię na mniej więcej godzinę ruchu, czasami więcej. Zazwyczaj jest to jedna z dwóch czynności, yoga lub jazda rowerem i mam to szczęście, że mieszkam przy lesie i tam właśnie jeżdżę góralem, żeby się porządnie zmęczyć. Od razu przejdę do następnej części, która będzie o wiele bardziej interesująca, bo nie chcę się skupiać na tych dwóch rzeczach, które tu były. Okej, zioła. Zaparzam sobie zioła, zazwyczaj jest to po prostu coś, co mam w domu. Rumianek, pokrzywa, skrzyp, hibiskus, koradębo i te zioła są wszędzie dostępne i kosztują zazwyczaj kilka złotych i po prostu zużywam to, co mam. I teraz najważniejsze, szykuję się na sesję oddychania. To jest dla mnie najistotniejszy punkt jesiennego, wieczornego self-care i od prawie 2 lat praktykuję różne formy ćwiczeń oddechowych, ale te konkretne wprowadziłam w sierpniu i praktykuję je prawie od miesiąca, prawie codziennie. I trwają około 20 minut. Na szczęście cały tutorial do nich jest za darmo na YouTube, więc możecie sami spróbować. Jeśli mam ochotę, włączam nawilżacz powietrza z olejkiem eukaliptusowym, ale to nie jest koniecznością, tak w ogóle nie jest koniecznością, tylko luksusem. I nie robię tego zawsze. Kładę się na podłodze na kocu w moim domowym biurze i wyłączam światła. Ten rodzaj oddychania zachwycił mnie pod wieloma względami, a jego działanie zdecydowanie różni się od innych form pracy z oddechem, których próbowałam. I nie chcę szczegółowo opisywać mojego doświadczenia, żebyście się nie sugerowali, jeśli sami chcecie spróbować, ale jednak coś muszę powiedzieć, więc z tego, co wyczytałam w komentarzach pod tutorialem, można wywnioskować, że u niektórych wywołuje bardzo intensywne emocje i przeżycia. Więc jeśli chodzi o mnie, ma nadzwyczajny efekt wyciszający i dający klarowność. I co najważniejsze, ten efekt nie jest jednorazowy i nie jest tylko tuż po tych ćwiczeniach, chociaż oczywiście wtedy jest bardziej intensywny, ale ten efekt się kumuluje i dobra, już powiedziałam za dużo. Najlepsze jest to w tych ćwiczeniach, że są bezpieczne, bo można je samemu wykonać i jeśli coś nam nie leży, to po prostu możemy wstać i nic nie kosztują i tak jak mówiłam, trwają tylko 20 minut. Tuż po nalewam sobie ziółka, które zaparzyłam wcześniej i siadam do journalingu i zapisuję notatki z sesji oddychania. Codziennie pojawiały się inne uczucia fizyczne, inne przemyślenia i tak naprawdę journaling wprowadziłam niedawno i robię go też rano. I zostawiam w notatkach porannych miejsce na wieczorną sesję i siedzę nad tym maksymalnie 10 minut dziennie, 5 minut rano i 5 minut wieczorem. Piszę krótko i zwięźle i dla mnie to wystarcza, żeby ubrać w słowa i monitorować swoje emocjonalne czy fizyczne samopoczucie. Później wspólnie z Łukaszem rozciągamy się, słuchając przy tym audiobooku lub jakiegoś podcastu, który nas interesuje i staram się codziennie rozciągać nogi, bo to moje najbardziej problematyczne miejsce w ciele i kilka razy w tygodniu roluję się przy okazji. Audiobooki też wprowadziłam do swojej rutyny dopiero tej jesieni i na razie jestem zachwycona. Na razie przesłuchałam 4 książki i w opisie możecie zobaczyć jakie to i chętnie usłyszę Wasze sugestie, co mogę dodać do listy. Wieczorem biorę prysznic. Przez całe lato robiłam to rano, na jesień, zimę lubię zmieniać porę mycia.
Chyba chodzi o to, że wieczorem czuję, że symbolicznie zmywam z siebie cały dzień i idę czysta spać, co jest spoko uczuciem i nie używam niczego fancy, tylko mydła. A ostatnio nawet zachwyciłam się olejem z awokado, takim kulinarnym i używam go jako balsamu do ciała od kilku miesięcy. Tu jest też moment na moją pielęgnację. I od czerwca regularnie używam olejku CBD, na pewno wiecie o tym, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, i używam go dwa razy dziennie i ten, który tu widzicie, jest od marki Air. I wiecie, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że eksperymentuję z dawkami, ze stężeniami i regularnie zdaję Wam raport z działania. Mi osobiście pomaga w zwalczaniu zakwasów, co jest mi bardzo potrzebne, i w zasypianiu. Ale jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat samego olejku i jesteście ciekawi jego działania, link do ich strony zostawiam w opisie filmu, bo jeśli macie jakiekolwiek pytania, to musicie wiedzieć, że ludzie z Air są wyjątkowo ogarnięci i zawsze pomogą. Jest mniej więcej 21:30 i teraz tak, w zależności od dnia, albo zostawiam tu 20 minut na ogarnięcie się na następny dzień, posprzątanie biura, poskładanie ubrań, sprawdzam też telefon, bo w sumie nie patrzyłam na niego, w niego od 17, albo idę spać, to też jest opcja, bo czasami jestem fizycznie zmęczona, zdarza się tak po rowerze, i albo zostawiam czas na relaks i zazwyczaj robię jedną z tych dwóch rzeczy i oglądam coś, co ostatnio mnie wkręciło. Wkręciłam się w program Japanese Style Originator, to jest mój jesienny guilty pleasure, bardzo polecam tę pozycję. Albo druga rzecz, którą robię, i to jest trochę wstydliwe, ale jeśli mam siły, to uczę się nowego ruchu tanecznego z aplikacji Steezy. Tak kompletnie bez zobowiązań, bez planu, nieważne jak nieudolnie mi to wychodzi. To jest po prostu robienie czegoś nowego, co daje mi radość. Nie przyjemność, tylko po prostu zwykłą radość. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.